Sponsorem programu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Regionu Bez Barier. Ponownie zawitaliśmy do Wrocławia. Tego dnia na kameralnej scenie Teatru Polskiego wystawiona została wyjątkowa sztuka Dzieci z Bullerbyn. Pewnie pomyśleliście, że to żadna nowość. W końcu książka Astrid Lindgren już nieraz była przedstawiana na teatralnych deskach. Jednak, jak się domyślacie pewnie, tym razem nie był to zwykły spektakl. 100 lat, 100 lat, nie żyje. Panie marszałku, słyszałem, że to jest jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć, nie tyle co na Dolnym Śląsku, ale nawet we Wrocławiu. Nie, to nie jest jedno z pierwszych przedsięwzięć. Pierwsze przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o teatr. Natomiast w zeszłym roku już pierwszy raz mieliśmy do czynienia z audiodeskrypcją w Dolnośląskim Centrum Filmowym, gdzie prezentowaliśmy filmy dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, właśnie z wykorzystaniem audiodeskrypcji. I również pod koniec ubiegłego roku stworzyliśmy taką ścieżkę audiodeskrypcji dla dzieci w zoo. Organizację tego przedsięwzięcia zaangażowała się Fundacja Katarynka, która od wielu lat działa na rzecz rozwoju audiodeskrypcji. Widać tylko jej buzię, bo świeci na nim latarką. Nasza rola jest taka, że koordynujemy to całe przedsięwzięcie, czyli dostosowujemy spektakl na potrzeby osób niesłyszących i na potrzeby osób niewidzących, ponieważ chodzi nam o pełne dostosowanie. My generalnie zajmujemy się głównie audiodeskrypcją, natomiast tutaj chodziło o to, aby dostosować tę sztukę w całości dla osób z różnymi dysfunkcjami sensorycznymi. Dla dzieci niesłyszących z boku sceny będzie tłumacz migowy, pani, która im będzie na bieżąco tłumaczyć, w zasadzie dwie panie, bo one się zmieniają w trakcie spektaklu. Natomiast dzieci niewidzące, one potrzebują tej dodatkowej warstwy dźwiękowej i to one dostają takie małe radyjka i przez te radyjka w trakcie spektaklu nasz audiodeskryptor opowiada o tym, co dzieje się na scenie, jak wyglądają bohaterowie, co oni robią, czym się zajmują. Czyli te wszystkie rzeczy, które normalne dzieci, dobrze widzące, no, rejestrują bez żadnego problemu i nawet tego nie zauważają, że widzą. Natomiast te dzieci niewidzące mają z tym wielki kłopot i my im podpowiadamy, w jaki sposób mogłyby sobie wyobrazić ten spektakl, wyobrazić aktorów, w jaki sposób zbudować ten obraz w wyobraźni właśnie. Pani ma bardzo ważną funkcję w trakcie tego spektaklu. Proszę powiedzieć, co pani robi? Siedzę sobie tutaj w takim pomieszczeniu akustyka i opowiadam dzieciom o tym, co dzieje się na scenie. Opowiadam dzieciom, które nie mogą tego same zobaczyć, ponieważ jest to spektakl dla dzieci niewidomych. W związku z tym muszę być bardzo czujna, muszę patrzeć na to, co robią aktorzy, jak są ubrani, jak wyglądają, jak się poruszają. I o tym wszystkim w trakcie spektaklu opowiadam niewidomym widzom, małym niewidomym widzom, którzy przyszli dzisiaj do teatru. To chyba bardzo ciężka praca. Tak, to ciężka praca zdecydowanie i też bardzo taka wymagająca, ponieważ do tej pory czytałam audiodeskrypcję do filmów.
obraz filmowy tym różni się od tego, co dzieje się w teatrze, że jest zawsze taki sam. Kiedy nagramy film, ten obraz już się nie zmienia, aktorzy zawsze zachowują się tak samo, więc można dużo bardziej przygotować się do tego czytania. Natomiast w teatrze aktorzy improwizują. Właściwie na każdym spektaklu są jakieś drobne zmiany. Ktoś mówi coś innego, ktoś gdzieś indziej staje, więc ja tak naprawdę cały czas muszę obserwować scenę i patrzeć na to, co się dzieje, żeby wiernie przekazywać te obrazy i te sytuacje, które są grane przez aktorów. Trzyma na mnie olej, bo wcale nie ma rodzeństwa. Na razie. Ma 8 lat, też bardzo szybko biega, bawi się w lasce, bosy i ze mną. A to jest naprawdę bardzo mała wioska. Tylko 3 zakrągły. Południowa, środkowa i północna i tylko 6 dzieci. W lasce, bosy. Wika, Anna. Ole. I ja. Tak jak zostało to powiedziane, będzie to również spektakl dla osób niesłyszących, tak więc będzie pani migać. Tutaj jest właśnie osoba odpowiedzialna za tę funkcję. Proszę powiedzieć, na czym polega trudność właśnie tego zawodu? Język migowy jest językiem wizualno-przestrzennym i czasami trudno jest przetłumaczyć słowo mówione na język migowy i odwrotnie. To też jest szybkie tempo aktorów. Czasami trzeba po prostu szybko zamigać albo inaczej zamigać pewien wyraz, pewne zdanie. To jest jednak język migowy to jest język obcy i ma inną gramatykę niż język polski pisany, mówiony. Ja mam nadzieję, że będzie więcej, bo tak naprawdę to jest takie naprawdę pierwsze przedstawienie tutaj we Wrocławiu, może też na Dolnym Śląsku, ale nie wiem dokładnie. No i mam nadzieję, że będzie więcej, tak? No na razie na tą chwilę nie mam, że tak powiem, jakichś więcej zamówień, ale mam nadzieję, że będzie więcej. Czyli to będzie pani również pierwsze tego typu zlecenie? To takie moje pierwsze takie spotkanie z tłumaczeniem w teatrze. Życzymy pani powodzenia. Nie, dziękuję. Uśmiech w trakcie spektaklu bardzo często pojawiał się na twarzach dzieci, co warto zaznaczyć wszystkich dzieci. Aktorzy traktują widzów niepełnosprawnych tak samo jak każdych innych sprawnych widzów, ponieważ widz to jest zawsze widz, a widz dziecięcy również jest zawsze widzem dziecięcym tak samo ważnym i właściwie myśmy tutaj nie dopasowywali się jakoś specjalnie, oprócz tego, że po prostu widzowie mają szansę mieć to przetłumaczone na język, który rozumieją, czyli na język migowy albo język audiodeskrypcji. Nie jest to żaden problem, ani nie zmienia to odbioru też dla widzów na przykład słyszących czy widzących. Spektakl może być odbierany w tym samym czasie przez wszystkich widzów. Tam nie ma żadnych specjalnych zmian, po prostu tak jak dla widzów anglojęzycznych czy obcokrajowców w Teatrze Polskim są napisy na ścianie, tak dla widzów niesłyszących siedzi obok tłumacz migowy i dla mnie to jest jakby normalna sprawa i uważam, że tak powinno być na większości spektakli, żeby ludzie niesłyszący mieli także okazję uczestniczyć w tym spektaklu. Tak samo ludzie niewidomi czy niedowidzący mogli korzystać z audiodeskrypcji i uważam, że to nie powinno być ekscesem. I to cudownie, że wszyscy tu robią wywiady i robią zdjęcia, ale właściwie wydaje mi się, że w XXI wieku to powinna być normalność. Skoro żeście tam podłazili, to chyba równie dobrze możecie tam to podłazić. Zatracone pachory. No, bardzo się cieszę z tego. To jest duże wydarzenie, jak sądzę. Szkoda, że tak późno w wolnej Polsce dochodzi do takich sytuacji, w których ludzie właściwie wykluczeni z uczestnictwa w kulturze, w tym przypadku dzieci, mają szansę oglądania czy właściwie uczestniczenia w przedstawieniu teatralnym. Świetnie, że to się dzieje, szkoda, że tak późno. Ona ma białą czapkę i spodnie. Ma też brodę.
Jednak to dopiero początek zmian. Już w najbliższym czasie audiodeskrypcja otworzy przed osobami z niepełnosprawnością nowe, dotąd niedostępne obszary kultury. Do szkolnej klasy. Z tyłu wisi wielki obraz, który namalowały dzieci. W niedalekiej przyszłości odbędzie się festiwal filmów. Będzie też festiwal teatrów. No i największe przedsięwzięcie Teatru Polskiego w tym roku, czyli Dziady na deskach sceny Teatru Polskiego, również będą audiodeskrybowane. To jest taki mały krok do przodu i myślę, że stanie się to za chwilę normą. Sponsorem był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.